Mrożonki. Jeśli to są warzywa zamrożone, zachowują całą swoją wartość, przydatność do spożycia. W jaki sposób je spożywać? Najlepiej razem z tą wodą, która wypływa z rozmrożenia. Ponieważ jest tam bardzo dużo wartości odżywczych. Czy to będzie groszek, czy to będzie kukurydza, czy to będą brokuły, czy to będą na przykład jakieś owoce. Wszystko wspaniale nadaje się do spożycia. Suszenie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przechowywanie naszych pokarmów roślinnych. Mrożenie zaraz na drugim miejscu. Na pewno z tego warto skorzystać i my bardzo często robimy zakupy właśnie w takich lodóweczkach w naszych supermarketach. To tyle na tą chwilkę. Do zobaczenia. Cześć.